Witam serdecznie gościa niedzielnego w parafii Milówka. Przeżywamy przepiękny czas Bożego Narodzenia, a przy okazji cieszymy się z tego święta razem z naszym gościem, Padre Albert Muita, ksiądz diecezji Bunda, można powiedzieć w diecezji zaprzyjaźnione z naszą diecezją bielsko-żywiecką. Przyjechał na parę dni, studiuje w Rzymie i pozdrawia wszystkich i złoży życzenia wszystkim czytelnikom gościa niedzielnego bielsko-żywieckiego. Asante, mimi naitwa Padre Albert Muita Mungaho, padre wa jimbo katoliki la Bunda, Tanzania. Nazywam się Padre Albert Ngao Muita, jestem księdzem diecezji Bunda w Tanzanii, księdzem diecezjalnym. Nimefurahi kuwa hapa, na kwa namna pekee nimefurahi kuona gazeti la jimbo, na watakia kila la heri wale wote wanaosoma gazeti hili la jimbo. Cieszę się bardzo, że mogę tu być, ale szczególnie cieszę się, że mogę ją zobaczyć, ten dodatek bielsko-żywiecki gazety Gość Niedzielny. Pozdrawiam wszystkich czytelników i życzę im błogosławieństwa Bożego, nie tylko na ten czas Bożego Narodzenia, ale również na każdy dzień Nowego Roku. Waendelee wote kusoma gazety hili la jimbo, nikiwa na imani kwamba katika kusoma gazety hilo, watapata mwanga na ufunuo zaidi katika maisha yao. Pięknie. Kontynuujecie czytanie Gościa Niedzielnego, szczególnie naszego dodatku bielsko-żywieckiego. Na pewno będzie więcej światła w głowie, w umyśle, na pewno będzie więcej rozwoju i duchowego, i umysłowego. Na tajeri, kwa mwaka mpya, we fumbiri, na kuminatano. Mungu wabariki sana. Niech Bóg błogosławi na ten nowy rok 2015. Asante sana, Baba. Asante sana.